dodał się Piłsudski, z autentycznymi rewolucjonistami, właściwie z dwóch kręgów kontestujących carat. Wielki wpływ na jego osobowość mieli powstańcy, którzy na Syberii przebywali już od kilkunastu lat po powstaniu styczniowym, no i emigracja socjalistyczna, i rosyjska, i polska. Piłsudski wraca zupełnie innym człowiekiem z Syberii, niż na Syberię wyjechał. Wyjechał, no, takim nie do końca dojrzałym młokosem, wrócił już człowiekiem o ukształtowanych poglądach, to znaczy osoby kontestującej rządy rosyjskie w Polsce. Choć te 5 lat spędzone na Syberii ukształtowało w nim przekonanie, że nie chce być zawodowym rewolucjonistą. W piśmie widzimy wyraźnie, że Józef Piłsudski miał osobowość zdecydowanie ekstrawertyczną, o czym mówi pochylenie pisma w prawą stronę. Pismo jest bardzo pochylone, czyli człowiek bardzo spontaniczny. Szczególnie jest to widoczne w jego liście pisanym z Syberii. Widać chwilami despotyzm, szczególnie w tych latach młodzieńczych. Widać, że on tutaj chciał wyraźnie, by inni się mu podporządkowali. Piłsudski okrzepł na Syberii także jako mężczyzna. Pojawiła się w jego życiu tam pierwsza kobieta. Bardzo dobrze jest udokumentowana znajomość Piłsudskiego z Leonardą Lewandowską, ponieważ zachowała się na szczęście cała ich korespondencja. Widać z tej korespondencji, że taka, że była to typowa młodzieńcza znajomość, fascynacja dwojga młodych ludzi sobą, taka bez reszty. Ta znajomość na Piłsudskim się nie odcisnęła. Zerwał ją w sposób dosyć łatwy. Zastosował taką dosyć typową męską wymówkę. Odchodzę od ciebie, bo nie jestem ciebie godzien. Z Syberii Józef wraca do Wilna w kwietniu 1892 roku. Brak mu zajęcia, które zaspokajałoby jego ambicje. Rok później zostaje jednak członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Wkrótce jej czołowym działaczem i wydawcą Robotnika. W życie Józefa wkracza Maria Skoplewskich-Juszkiewiczowa, jego pierwsza żona. Jej względy miał zdobyć w rywalizacji z Romanem Dmowskim. Związek z Marią Skoplewskich-Juszkiewiczową, kobietą niesłychanie atrakcyjną, w gronie znajomych określano jako piękna pani. Choć jak się patrzy dzisiaj na te fotografie, no to nie sposób jest jakby utożsamić się z tym poglądem. Te fotografie tego uroku, tej urody nie oddają, ale to rzeczywiście bardzo kobieta piękna, wielkiej inteligencji, silnej osobowości. Jeśli porównywać ją z tą pierwszą syberyjską miłością Piłsudskiego, no to całkowite zaprzeczenie tamtej młodej istoty. To silna osobowość, która nad Piłsudskim w pewnym sensie dominowała. Myślę, że ten emancypujący się Piłsudski pod każdym względem, nie tylko politycznym, ale też takim osobowościowym, chyba szukał pewnej ucieczki przed tą silną osobowością Marii w romans z kolejną kobietą swojego życia, którą poznał właśnie w ogniu rewolucji 1905 roku jako bardzo dzielną łączniczkę, tę bojową członkinię organizacji bojowej PPS. Mówię tutaj o Aleksandrze Szczerbińskiej. Ta miała cechy właśnie Leonardy, całkowicie w cieniu Piłsudskiego, dopełniająca jego osobowość, całkowicie mu uległa, chociaż bardzo dzielna, z własną osobistą aktywnością. I myślę, że między innymi dlatego ten związek był bardzo trwały i trwający do końca życia Piłsudskiego. Te dwie kobiety w pewnym momencie jego życia pokazują bardzo dobrze, co tak naprawdę działo się w jego duszy. Z jednej strony mamy żonę Marię, która właściwie symbolizuje matkę, jest osobą bardzo ważną. Nie odchodzi od żony, wręcz przeciwnie. Ona daje mu poczucie stabilizacji, ona nadaje też poczucie sensu, tak jak matka. Z drugiej strony pojawia się Aleksandra, symbol tej prawdziwej, namiętnej miłości do kobiety. Józef wyznaje miłość Aleksandrze po 8 latach małżeństwa z Marią. Od 1907 roku równolegle utrzymywał te związki. Mieszkał z Marią jeszcze przez 7 lat. Nie chciała dać mu rozwodu. Dopiero gdy zmarła w 21 roku, ożenił się z Aleksandrą. Mieli już wtedy dwie córki, Wandę i Jadwigę. Dlaczego równolegle te dwa związki? Bo tak w życiu jest, kiedy mężczyzna poznaje kobietę, do której czuje namiętność, odchodzi od swojej matki, ale przecież nie przestaje jej kochać. Piłsudskiemu zajęło trochę czasu dokonanie wyboru, chociaż właściwie tak naprawdę życie za niego wybrało. On nigdy nie chciał zrezygnować z Marii. Aleksandra była po prostu miłością.
tą kobietą, z którą zakłada się własną rodzinę. To z nią właśnie miał córki. Niewiele osób mogło wiedzieć o jego dość skomplikowanym życiu osobistym. A nawet jeśli widziało, to może gdzieś w skrytości ducha go podziwiało, że był zdolny do prowadzenia często podwójnego życia. Tak czy inaczej, tych jego elementów życiorysu, które nie były ciekawe, po prostu nie nagłaśniano. Jego romanse, tu przede wszystkim jego niezbyt udane małżeństwa. On faktycznie w związkach chyba międzyludzkich, związkach z kobietami, prawdopodobnie nie uchodził za osobę współtworzącą jakiś związek partnerski. Raczej był osobą dość apodyktyczną, był osobą niedostępną. Józef uchodzi w PPS-ie za świetnego konspiratora. Drukuje robotnika, naczelny organ partii. Zdobywa farby do druku, kupuje duże ilości papieru do wydań liczących nawet po 2000 numerów. I robi to tak, by nie wzbudzać podejrzeń ani sprzedawców, ani szpiclów. Unika aresztowań. Dlaczego? Piłsudski był człowiekiem dosyć nieufnym w stosunku do współpracowników. Miał taki jakby dystans pewnej nieufności. No a myślę też, że zdawał sobie sprawę z tego, że czym mniej ludzi wie o jakichś rzeczach, tym bardziej sprawa jest pewna. Nie brylował jako taki właśnie działacz czy konspirator. W lutym 1900 roku dochodzi jednak do katastrofy. Żandarmi, którzy śledzili jednego z członków PPS-u, wtargnęli do łódzkiego mieszkania Piłsudskich, będącego jednocześnie drukarnią robotnika. Nie wierzyli własnym oczom, kiedy odkryli tam Józefa, którego szukali już kilka lat. Piłsudski trafia do 10. pawilonu warszawskiej Cytadeli. Czeka na wyrok. Kilka cel obok więziony jest Feliks Dzierżyński. Cela numer 26 to cela, w której Józef Piłsudski spędził 6 miesięcy spośród 8, jakie w ogóle było mu sądzone spędzić w 10. pawilonie. Jedyną możliwością wydostania się stąd było symulowanie choroby psychicznej. Został poinstruowany przez znanego psychiatrę warszawskiego Rafała Radziwiłłowicza, w jaki sposób ma to robić. Piłsudski był dość pojętnym uczniem. Zrozumiał, że ma symulować manię prześladowczą, okazywać objawy strachu przed różnymi osobami, zwłaszcza osobami w mundurach. W związku z tym odmawiał przyjmowania posiłków z rąk obsługi więziennej, która siłą rzeczy miała jakieś mundury. Władze wysłały go na leczenie do Petersburga, do szpitala świętego Mikołaja Cudotwórcy. Tak jakby nadal podejrzewały, że coś może się za tym kryć. Z tego psychiatrycznego szpitala w Petersburgu Józef uciekł do Galicji. W październiku 1901 roku przyjechał do Krakowa. W krakowskich kawiarniach, restauracjach spotykał się z działaczami niepodległościowymi i robotnikami. Szukał tych, z którymi odzyskałby dla Polski wolność. Na pewno nie był osobą, która całe życie spędza w kawiarni. On cenił sobie swój czas. Rozmowy kawiarniane, między Miała Michalika była jedną z jego ulubionych kawiarni. Nie była to jedyna kawiarnia, Planada, czy pozostająca do dzisiaj jednym z znaków Krakowa, rynku krakowskiego, Hawełka. On tam bywał, nie tak często zapraszany na jakieś posiłki. Natomiast tutaj wiadomo, że była ta znakomita kawa, były słodycze, był łasuchem. Ponadto była tam gęstwina głosów, atmosfera niezwykła, potęgowana przez zapachy papierosów, prawda, fajek palonych, cygar, prawda, było gęsto, nie było widać tych sylwetek, więc atmosfera, którą odnajdujemy w zielonym baloniku, w rozmówkach Boja, świadectwach Przybyszewskiego, no kto to nie bywał. Bywał Przybyszewski, ale w końcu jednym z kompanów Piłsudskiego jest Stanisław Wyspiański, który bardzo wspierał ideę walki o niepodległość. I to dosyć wcześnie, tworzenia formacji strzeleckich, paramilitarnych, wojskowych. W 1904 roku, po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, Józef wyjeżdża do Tokio. Nawiązuje współpracę z wywiadem japońskim. Kilka lat później jeszcze raz idzie na podobne ryzyko. Tym razem z wywiadem Austro-Węgier. Te kontakty w przyszłości ukrywa.